Szok i niedowierzanie. W Wielkiej Brytanii brakuje warzyw. Przede wszystkim warzyw, ale też owoców. Nieprawdopodobna sytuacja. Czy zatem Brytyjczycy po warzywa będą musieli przylatywać do Polski, co się dzieje, jeśli chodzi o Wielką Brytanię i mega potężny kryzys warzywny. Praktycznie braty, Brytyjczycy zamieniają każdy kawałek, no tutaj ogrodu e, czy działki, na miejsce, gdzie można uprawiać właśnie warzywa. Co na to się składa, praktycznie e, tak, że taki jest potężny kryzys, a nawet limity, przydziały. Wyobraźcie sobie limity na ogórki, na ziemniaki. E, no właśnie, nieprawdopodobna, sytuacja i też no to jest też kwestia dotycząca brexitu w Wielkiej Brytanii, no ale o tym wszystkim porozmawiam sobie w dalszej części tego filmu. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybuje, subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie like go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie dzisiaj na temat mega kryzysu warzywnego, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Braki nie, praktycznie, jeśli chodzi o warzywa. No muszę powiedzieć, że ja już o tym słyszałem wcześniej, natomiast mnóstwo też moich widzów, którzy mnie oglądają, którzy mieszkają właśnie w Wielkiej Brytanii, kontaktowali się ze mną, pisali mi maile, żebym gra, nagrał na ten temat filmik, co na ten temat sądzę. Nie, no pytanie też jest takie, czy to nie jest kryzys, który ma spowodować, żeby po prostu Brytyjczycy, czy w ogóle e, mieszkańcy tak Wielkiej Brytanii płacili więcej za warzywa, albo też inna sprawa, czy to nie jest kryzys, który ma do do tego, żeby ludzie wybierali produkty przetworzone, a nie produkty no, zdrowe, tak, co do zasady, no bo wiadomo, też są po prostu warzywa tej pryskane pestycydami, czy jakieś tam modyfikowane genetycznie, natomiast no co do zasady raczej przyjmujemy, że warzywa i owoce są zdrowe. No i wyobraźcie sobie, że jest nieprawdopodobny kryzys warzywny. On jest tak naprawdę podyktowany kilkoma kwestiami. Pierwsza kwestia to jest to, że praktycznie tutaj są wysokie ceny warzyw w tym roku, że praktycznie tutaj w niektórych marketach są limity, jeśli chodzi o możliwość kupna tak, tych warzyw, na przykład po trzy ogórki, trzy pomidory, trzy papryki. No to jest absurdalna tak naprawdę sprawa, no ale jak się pojawiają limity, to automatycznie więcej ludzi kupuje, bo Zdaje sobie sprawę, a kucze, no na przykład to się nie pomidorów, tak? No to mówi, a kucze, kupię te trzy pomidory, bo jak są limity, albo ich zabraknie całkowicie, no to trzeba po prostu kupić, tak? No, bo zaraz, zaraz, zaraz ich nie będzie na rynku. To tak samo jak z paliwami, tak? Rok temu była, czy bodajże dwa lata temu, sytuacja dotycząca problemów o paliwa. To też yy, Brytyjczycy, tak? Yy, pojawiła się tylko pewna wzmianka, to wszyscy ruszyli na stację benzynową, No to jest takie myślenie, tak? Że yy, o, kucze, może paliwa zabraknąć, a to pojada, zatankuję ten samochód, a jeszcze po prostu. Po prostu skuter tam zatankuje, co mi tam szkoda, tak, paliwo i tak wykorzystam. No i właśnie jak wtedy więcej ruszę osób, tak, to tym bardziej tego paliwa potem nie brakuje. Tak samo jak tu jest sprowadzany limit, to zaraz każdy wraca do domu, ty słuchaj, po prostu byłem tam, byłam tam w sklepie, są po trzy ogórki, trzy pomidory, a dobrze mówisz, to tak, będę wracać z pracy, to wezmę sobie trzy pomidory, trzy ogórki, po prostu i tak dalej, to tym bardziej to napędza jeszcze właśnie te problemy. Natomiast kolejna sprawa, to są wysokie ceny, jeśli chodzi o te, te, te warzywa, owoce, w związku po prostu z praktycznie nieurodzajem, klęską, tak, nieurodzaju. Kolejna sprawa to praktycznie środki, tak, te nawozy, też podwyżka praktycznie tych, ceny tych nawozów. Kolejna sprawa to też jest taka, że jeśli chodzi o kryzys, tak, ponieważ tutaj Brytyjczycy sporo przywozili tych warzyw z północnej Afryki i Pani, no i tam pogoda rzeczywiście nie była najlepsza, tak, co wpłynęło na to, że są mniejsze dostawy, jeśli chodzi o warzywa Wielkiej Brytanii. No i suma summarum to doprowadza do tego, że praktycznie półki sklepowe w Wielkiej Brytanii coraz częściej świecą pustkami, a Brytyjczycy zamieniają swoje po prostu tak, ogródki przed domem, czy ogródki działkowe na praktycznie tutaj miejsca, gdzie można uprawiać właśnie te warzywa, tak. No oczywiście to jest sytuacja, która pewnie potrwa jakiś czas, tak, to nie jest sytuacja permanentna, natomiast wiadomo, jak tutaj też działa po prostu jakby psychologia tłumu, ludzie za, za, zaczynają praktycznie reagować. No, na pewno nie, niekorzystna tutaj też jest sytuacja dotycząca Wielkiej Brytanii, to że oni są praktycznie tak dokonali Brexitu, nie są w Unii Europejskiej, więc nie wszystkie po prostu drogi, gdzie mogą sprowadzić te warzywa, są dla nich korzystne, tak pod, pod względem cenowym, czy też pierwszeństwo na przykład, mają inne państwa, które podpisują umowę z całą Unią Europejską. Na chłopski rozum, tak, macie po prostu Wielką Brytanię, a Unią Europejską, ktoś jest dostawcą jakichś pomidorów czy innych produktów warzywnych, to, do, to lepiej po prostu podpisać umowę na wyłączność, na przykład, czy na większe dostawy dla Wielkiej Brytanii, e, dla Europy, niż dla Wielkiej Brytanii, tak, no bo większy klient bardziej się im opłaca. No więc tutaj rzeczywiście pojawił się potężny problem. No, inna sprawa też jest taka, czy rzeczywiście Brytyjczycy aż tak codziennie sobie jedzą te warzywa, tak, chociaż ten mit, tak, dotyczący tego, że no, Brytyjczycy jedzą na śniadanie jajko, smażone, bekon i tak dalej, tosty. Oczywiście to jest dalej po prostu funkcjonuje, no ale bez przesady, też tak wszyscy się nie odżywiają, tak? bo gdyby tak się odżywiali, to tam by były nieprawdopodobne problemy, jeśli chodzi o cholesterol, zawały i tak dalej. Natomiast no rzeczywiście nieprawdopodobny problem, jeśli chodzi o kryzys warzywny. Nawet ten kryzys warzywny można zobaczyć na przykładzie tutaj nasion. Okazało się, że praktycznie sprzedaż nasion, tak, z których można później z których wykiełkują później warzywa, wzrost sprzedaż tych nasion wzrosła kilkadziesiąt procent, tak. Czyli no właśnie Brytyjczycy widzą, że jak są braki w sklepach, no to idą, kupują nasiona i sami po prostu tak myślą o to, żeby posadzić jakieś warzywa. No ja powiem w ten sposób czy to też nie jest taki kryzys, który może być celowo tak naprawdę wywołany jeśli chodzi o społeczeństwo, żeby przygotować społeczeństwo tak, że tych warzyw na przykład może zabraknąć. No ja tutaj przedstawia taką teorię z punktu widzenia dziennikarskiego, ja nie jestem zwolnikiem tej teorii, ale na przykład gdyby na świecie doszło do użycia broni atomowej czy broni biologicznej, chemicznej w pewnym rejonie świata, nie mówię o Wielkiej Brytanii, to wiadomo, że byłyby ograniczone dostawy jeśli chodzi o warzywa i owoce. Czy zatem nie jest to przygotowanie swego rodzaju społeczeństwa, że nie liczcie na warzywa ze sklepu, pomimo tego, że macie pieniądze, tylko liczcie na to, żeby po prostu samemu sobie posadzić na parapecie w mieszkaniu w domu jakieś warzywka, jakieś po prostu pomidorka czy inne warzywo, które później, czy w ogródku, żeby później móc to zjeść, bo to może, tego was, wam może praktycznie zabraknąć, tak? No właśnie, to jest oczywiście swego rodzaju teoria, nie jest powiedziane, że to będzie mieć miejsce, natomiast no, na pewno jest dziwna sprawa, że praktycznie wprowadzane są limity, bo przecież oni na tym zarabiają, tak. Poza tym, nawet jeżeli wiedzą, że są po prostu pewne problemy, no to wiedzą o tym zdecydowanie wcześniej, tak, w porę, a nie dopiero na samym końcu, tak. No i teraz wyobraźcie sobie, że nawet po prostu pojawiają się tutaj limity, jeśli chodzi o kupno ziemniaków, tak, no rzecz nieprawdopodobna, żeby nawet po prostu pojawiały się limity na ziemniaki, wyobraźcie sobie, no nie, w Polsce na przykład to dalej pokutuje na przykład jeśli chodzi o cukier, w niektórych sklepach, marketach czy dyskontach można to zobaczyć, tak, chociaż, chociaż teraz nie, nie widziałem tego ostatnimi czasy, ale pamiętam jeszcze rok temu, dwa lata temu to było, że limit cukru tam na jedną osobę to 10 kilo, no wiadomo, że tam przyjeżdżają po prostu klienci, hurtowi kupują na większą skalę, na no, ale wyobrażacie sobie, nie wiem, widzicie do na przykład popularnego dyskontu czy marketu limit ziemniaków 5 kg na osobę, tak, albo na przykład tam nie więcej niż worek ziemniaków 5 kg na osobę, albo 10 kg, no nieprawdopodobna sytuacja, tak? No, nam się to po prostu w głowie nie mieści, no ale tak rzeczywiście jest, tak? To nawet nie jest po prostu kwestia, że poszczególne produkty są bardzo wysokie, tylko że w ogóle po prostu tych produktów nie ma. I to jest problem, jeśli chodzi o dostępność właśnie tych produktów. Jestem on ciekawcowy na ten temat, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!